Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie znaki ognia. Zapraszam Was na tygodniową prognozę z kart Tarota od 9 do 15 kwietnia bieżącego roku. Zaczniemy sobie od zodiakalnych strzelców. Pamiętajcie, czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny. Odsłuchajcie odpowiedni do niego filmik. Być może tam będą bardziej szczegółowe informacje dotyczące Waszych spraw. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty mam już potasowane. Już patrzymy, co tam u naszego strzelca ciekawego w tym tygodniu się wydarzy. Wtorek, 9 kwietnia. 10 denarów. Środa. 6 kielichów. Czwartek. Księżyc. Piątek. Siedem mieczy. Sobota. 9 kielichów, niedziela, król kielichów i poniedziałek, 10 kielichów. No, zaczynacie dziesiątką, kończycie dziesiątką. Praktycznie, gdyby nie ta karta księżyca i siódemki mieczy, wspaniały macie tydzień. W tle czytania król mieczy. Ok. No dobrze, moi kochani, to zaczynamy. Poniedziałek, dziesiątka denarów. Bardzo dobry poniedziałek, co ja mówię, wtorek. Przepraszam Was bardzo. Zaczynamy od wtorku, bo poniedziałek niestety zgubił mi się, nie miałam czasu usiąść do czytań. Dlatego przekładamy o jeden dzień, wtorek, 10 denarów. Karta bardzo dobrych zysków finansowych. Karta, jeżeli szukają Państwo pracy, na pewno pracę znajdziecie. Jakieś inwestycje, dobre zyski, niespodziewane pieniądze, które dostatnio zasilą Wasz budżet tutaj domowy. Dziesiątka denarów, są to sprawy rodzinne, być może jakiś spadek, przepis jakiegoś majątku, darowizna, zakup mieszkania, domu, nieruchomości, ewentualna sprzedaż z bardzo dobrym zyskiem. To może być awans, to może być podwyżka, jakiekolwiek pieniądze, które po prostu wpłyną do Waszej kieszeni budżetu domowego, tak? Zasilą ten budżet. Coś, co dotyczy spraw rodzinnych, więc na pewno na tych, z tych pieniędzy skorzysta cała Wasza rodzina, tak? Dobrze, w środę mamy szóstkę kielichów, spotkanie ze starymi, dobrymi przyjaciółmi w gronie znajomych, w gronie przyjaciół, wspominanie starych, dobrych czasów. Co jeszcze? Szóstka kielichów jest to karta mówiąca o wspomnieniach. Nie, przepraszam Was, ale czemu ta kamera na odwrót ostrość łapie? No zamiast tutaj tą kartę, to ona pięknie wyostrza, to jest w oddali. O, może tak pod kątem jakoś. No dobrze. Szóstka kielichów, tak? Czyli wspomnienia przeszłości, wspomnienia wspólnie spędzonych miłych chwil z przyjaciółmi, z osobami, które dobrze znamy, którym ufamy, z którymi dobrze się czujemy. Szóstka kielichów jest to karta mówiąca też o marzeniach, o takim rozpamiętywaniu, tak, dawnych chwil. Być może też powrót do starych miejsc. Będziemy odwiedzać jakieś rodzinne strony, miejsca, gdzie się wychowywaliśmy. Powrót w rodzinne właśnie takie okolice,
Tam, gdzie jako dzieci bawiliście się, przeżywaliście jakieś fajne chwile, tak? Więc jakieś wspomnienie, ale bardziej mi to wygląda na to, że po prostu będziecie tutaj dobrze bawić się w towarzystwie swoich długoletnich już znajomych. W czwartek karta Księżyca, karta zodiakalnych ryb. Karta mówiąca o tym, że być może za czymś tęsknicie, być może są jakieś tutaj niejasne sprawy, coś do wyjaśnienia, być może ktoś tutaj jakąś tajemnicę przed Wami ukrywa. Karta Księżyca mówi też, że wszystko tak inaczej, na opak oceniacie, troszeczkę w przekłamanym obrazie, tak? Ten Księżyc daje taką iluzję, on Was tak troszeczkę oszukuje. Zobaczcie, tutaj ten księżyc ma dwie twarze, tak? Czyli ta sprawa może mieć naprawdę dwa oblicza i to jest też karta takiej dwulicowości, więc być może ktoś tutaj coś przed Wami udaje, zakłada maskę, nie jest sobą, coś przed Wami ukrywa, jakąś tajemnicę, nie jest w stosunku do Was szczery. Z kolei dla innych strzelców może być to oznaka, że będziecie w tym dniu mieć doskonałą intuicję, możecie jej zawierzyć, nie słuchajcie się nikogo dookoła, tylko po prostu róbcie to, co Wam ta intuicja podpowiada. Ogólnie karta Księżyca może też mówić o jakichś smutkach, o jakichś skandalach, jakichś intrygach, jakichś niedotrzymanych obietnicach, sekretach. Ale mogą to też być jakieś tajemnice i sekrety kobiece, tak? Więc no tutaj już musicie dopasować to do swojej sytuacji. Karta zwiastująca też ciążę, więc te panie strzelce, które planują, jak najbardziej tutaj może się to zadziać. W piątek mamy kartę siedmiu mieczy, więc przy tym księżycu bardzo mi tutaj wygląda na kogoś, kto no, jednak ukrywa coś przed Wami. Unika odpowiedzialności, ukrywa się, nie chce zostać przyłapany przez Was, przemyka się gdzieś cichaczem, coś zataja. Jest to karta oszustwa, złodziejstwa, ale też karta zdrady, więc być może tutaj no, ktoś nie jest w stosunku do Was fair, nie jest szczery, ukrywa, zataja przed Wami jakieś fakty, nie jest sobą, tak? Coś tutaj trzyma tylko dla siebie, nie chce się z Wami tym podzielić i jednocześnie robi coś za Waszymi plecami, oszukuje Was, być może wykorzystuje, być może okrada, tak? Musicie tutaj się skonfrontować z tą osobą, jeśli macie jakieś podejrzenia co do takiej, że taka sytuacja może po prostu być. Sobotę, kochani, już bardzo fajna karta dziewiątki kielichów, czyli będziecie dbali o swoje samopoczucie. Będziecie troszeczkę rozleniwieli, będziecie spełniać swoje zachcianki, tak jak tutaj ten pan, będziecie wygodni, otaczać się luksusem, odpoczywać, sprawiać sobie frajdę. Dziewiątka kielichów jest to taka stabilizacja, realizacja swoich pragnień, spełnienie emocjonalne, luksus, satysfakcja, więc w sobotę po prostu dbacie tylko i wyłącznie o swoje samopoczucie. To Wam ma być dobrze i będzie dobrze, bo to jest świetny dzień, gdzie nic ani nikt nie powinien Wam popsuć humoru, będziecie po prostu nawet dobrze się czuć sami ze sobą w swoim towarzystwie, tak? Więc nawet nie potrzebujecie gdzieś wychodzić, bo po prostu czujecie się tak fantastycznie, że nic ze szczęścia Wam nie potrzeba. W niedzielę, kochani, król kielichów, mężczyzna po 45 roku życia, z trygonu wody. Może być to osoba, członek Waszej rodziny, nie wiem, tata, brat, a także fajny przyjaciel. Ktoś, kto zawsze ofiaruje Wam swoją pomoc, doskonały doradca, osoba niezwykle mądra, kreatywna, wrażliwa, empatyczna, która zawsze poprawi Wasze emocje, tak? Więc tutaj no, być może niektórzy panowie wyjdą sobie z kumplem w niedzielę gdzieś do pubu na kielicha, też tak może być. Oczywiście panie też, jak najbardziej. Więc tutaj bardzo miły dzień właśnie z tym panem królem kielichów. No i poniedziałek, piękna karta, dziesiątki kielichów,
Czyli cały czas dbacie o swoje samopoczucie, nie pozwalacie, aby żadna sytuacja ani żadna osoba tutaj Wam popsuła ten dobry nastrój, to szczęście rodzinne. Na dziesiątce kielichów widzimy tutaj szczęśliwą rodzinę, takie, zobaczcie, może mi się uda tutaj z tą moją kamerką. No, o. Tak jest. No, zabawa, tańce, hulańce, tak, dzieci się cieszą, rodzice się cieszą, pełnia szczęścia, tak, taki luz, taki komfort emocjonalny, zero stresów, stabilizacja, to jest też karta małżeństwa, to jest karta radości, takiego spokoju emocjonalnego, tak, więc tutaj też bardzo fajny, szczęśliwy dzień, możecie liczyć na bliskość przyjaciół, bliskość rodziny, takie życie w harmonii, będziecie się realizować, spełniać swoje plany, swoje marzenia, załatwiać pozytywnie wszystkie swoje sprawy. W tle czytania mamy Króla Mieczy. Król Mieczy mówi o jakichś sprawach urzędowych, o jakimś doradcy finansowym albo wysoko postawionym urzędniku, od którego może zależeć jakaś decyzja. Może być to sędzia, może być to prawnik, adwokat, notariusz, ktoś, kto zna się na prawie, ktoś, kto może wydawać się taki oschły, surowy, niedostępny, ale naprawdę jest wykształcony, bardzo oczytany. I na pewno udzieli Wam tutaj sprawiedliwej, takiej obiektywnej, chłodnej opinii albo wyda jakiś wyrok, decyzję, być może zadecyduje za Was. To jest mężczyzna po 45 roku życia, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, zazwyczaj po jakichś nieprzyjemnych doświadczeniach życiowych. Więc ktoś tutaj w tle taki może być u Was, rozejrzyjcie się, kochane strzelce, albo tak jak mówię, jakieś sprawy do pozałatwiania, jakieś sprawy do powyjaśniania, jakieś rozmowy, być może rozmowy kwalifikacyjne, coś, co będzie tłem dla całego tego tygodnia. Teraz sobie powyjaśniamy kilka kart, no na pewno ten księżyc i tą siódemkę mieczy, o co tutaj chodzi, bo te dwie karty psują jakże piękny tutaj rozkład dla Was, bo o, ani pieniędzy, ani dobrego samopoczucia Wam później nie brakuje, ale ktoś Was tutaj okłamuje, coś przed Wami ukrywa, nie jest w stosunku do Was prawdziwy. Dobrze, proszę o wyjaśnienie karty księżyca. Siedem denarów, czyli oczekiwanie na coś. Być może oczekujecie na odkrycie, wyjaśnienie jakiejś sprawy, albo faktycznie jest ta ciąża, tak? Słońce mi tutaj świeci. Przepraszam Was, kochani. O, teraz może będzie lepiej. O, teraz może jest lepiej, troszeczkę ciutkę, tak? Czyli oczekiwanie na coś. Musicie się uzbroić w cierpliwość. Cokolwiek by to nie było, zrealizuje się, ale może być troszeczkę przesunięte w czasie, być może wyjaśnienie właśnie jakiejś niejasnej sytuacji. I siódemka mieczy, szóstka denarów, czyli ewidentnie, kochani, chodzi o jakieś pieniądze. Uważajcie, żeby Was ktoś nie okradł, nie oszukał, nie wykorzystał finansowo, nie próbował jakichś takich kombinacji typu, że coś Wam się należało, a on wyliczył, że Wam się jednak nie należy, bo coś Wam tam obciął, na przykład z pensji. Być może nie chce się rozliczyć za wynagrodzenie, być może się opóźniają jakieś pieniądze i pracodawca tutaj, mimo że ma pieniądze, to właśnie Was oszukuje, kłamie cały czas i mówi, że tych pieniędzy nie może Wam wypłacić. Chodzi tu ewidentnie o pieniądze. Ktoś Wam jest je winien, Wy cierpliwie czekacie, no ale myślę, że się doczekacie wreszcie, albo po prostu sprawa będzie musiała być gdzieś wyżej wyjaśniona i ktoś będzie musiał wydać decyzję, być może sędzia, być może jakiś naczelnik jakiegoś urzędu odnośnie tutaj finansów, tak? No dobrze, zobaczymy jeszcze tego Króla Kielichów. Kto to dla Was jest ten Król Kielichów? Cztery denary. Czyli myślę, że to jest osoba, która po prostu bardzo Was wspiera, jest przy Was, być może jest to nawet ktoś z rodziny,
opiekuje się wami i jakby to powiedzieć, wspiera was w tym takim dążeniu tutaj do tego celu finansowego, tak? Żebyście jednak wytrwali i bronili swoich pieniędzy. To jest też karta, która mówi o tym, że nie tylko możecie liczyć na siebie, ale jeszcze na kogoś, tak? Że macie takie wsparcie wśród przyjaciół, wśród rodziny, że tak bardzo nie musicie się starać, żeby tutaj obronić tego swojego majątku, tych swoich wartości, bo jest jeszcze ktoś, na kim możecie polegać i który w razie czego się za wami tutaj wstawi i na pewno udzieli wam pomocy. Poproszę teraz ogólną kartę rady dla strzelca na ten tydzień. Cesarzowa. Cesarzowa mówi o tym, żebyście żyli wygodnie, w luksusie, żebyście się czuli piękni, atrakcyjni. Po prostu, tak jak ta dziewiątka kielichów, zadbali o swoją wygodę, o swoje samopoczucie, o spełnianie swoich zachcianek. To jest też karta rada dla tych pań spod znaku strzelca, które starają się o dziecko, żeby w tym tygodniu faktycznie, no, że tak powiem, podwoiły zamiary i siły i starały się, ponieważ jest szansa, że dojdzie do poczęcia. Dobrze. Zobaczymy jeszcze, co anioły na ten temat mówią. Tutaj jeszcze ta cesarzowa to może być jakaś kobieta na wysokim stanowisku, być może wasza szefowa, więc być może tutaj zwróćcie się do niej też o pomoc, jeżeli faktycznie pracodawca coś tutaj was oszukuje z wypłatą na przykład, tak? Ale to oczywiście niekoniecznie jeszcze taka dodatkowa tutaj informacja. A teraz proszę jeszcze karty anielskie. Aniołek, a może to przedsiębiorca. Samozatrudnienie jest zgodne zarówno z Twoim usposobieniem, jak i celem. Pracując na własny rachunek, możesz podążać za głosem intuicji i boskiego przewodnictwa. No być może pracujecie na własny rachunek, jakaś firma rodzinna, jesteście sami swoim szefem i tutaj się kierujecie intuicją. Też tak może być. Współpracujemy z Tobą i lojalnie stoimy u Twojego boku, zapewniając Ci sukces w każdej dziedzinie. Czyli idźcie za ciosem, kochani, realizujcie się, spełniajcie i pamiętajcie, żeby nie ufać zbytnio ludziom, jakieś niejasne sytuacje od razu wyjaśniać, żeby się nie tworzyły jakieś toksyczne tutaj sprawy, które mogą wam w jakiś sposób później zaszkodzić. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Zapraszam was na kolejne czytania ogólne, majowe, a tymczasem pozdrawiam serdecznie, życzę wspaniałego tygodnia. Macie naprawdę cudowny tydzień. Jest jakaś tutaj mała taka sprawa do wyjaśnienia, ale ja wierzę, że wy sobie z tym zupełnie poradzicie. Ogólnie fantastyczny tydzień. Życzę, żeby wam się zrealizował. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany. Zapraszam państwa na tygodniową prognozę z kart Tarota. Od 9 do 15 kwietnia bieżącego roku. Przypominam, czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego pamiętajcie, aby zobaczyć jeszcze filmik z waszym znakiem ascendentalnym. Znak ascendentalny można sobie obliczyć na stronie, która jest w opisie tego filmu. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty potasowane, teraz przekładam. I już patrzymy, co tam o naszych baranków ciekawego ten tydzień pokaże. Zaczynamy od wtorku, 9 kwietnia, wtorek. 9 mieczy. Czym się baranek stresuje? O czym myśli? Środa. Paś kielichów. Czwartek. Wisielec. Piątek. Trzy denary. Sobota. Siedem denarów. Prawie wszystkie znaki mają siedem denarów. Naprawdę czekacie na coś. Kurczę, kochani, ciekawe co to jest.
Pewno większość na pieniądze. Niedziela. Słoneczko, bardzo ładnie. I poniedziałek. Dwa miecze. W tle czytania mamy dwa kielichy. Pięknie. Czyli może tutaj chodzić o sprawy partnerskie, o związek. Ale nie musi, prawda? Niekoniecznie. Jakoś tak? Widać, widać. No dobrze, kochani. We wtorek. Och, jakiś taki dzień macie naprawdę niefajny. Tyle macie na głowie. Albo tyle aż w głowie. No jakieś smutki, jakaś tutaj depresja się wdała, jakieś być może wyrzuty sumienia, czegoś żałujecie, jakieś lęki, być może boicie się czegoś, być może to jest takie znęcanie się psychiczne nad wami, ktoś was dręczy, ktoś was tutaj prześladuje. Że wy tak tutaj się lękacie, no, nie możecie spać, nie możecie normalnie się skupić na pracy, tylko cały czas jakieś te trudne myśli napływają do głowy i nie dają wam normalnie funkcjonować. Są jakieś sprawy, które musicie naprawdę dobrze tutaj przemyśleć, sprawy, które sprawiają, wprowadzają w wasze życie niepokój, tak? Jakieś obawy, lęk o przyszłość. Być może zastanawiacie się, jak to się wszystko ułoży, czy uda się dobrze pozałatwiać, czy uda się wyjść z tej sytuacji jakoś obronną ręką. Dziewiątka mieczy, no niefajna karta, jest to karta takich napięć właśnie nerwowych, cierpienia, jakiejś udręki psychicznej, tak? Wy po prostu no, siedzicie i rwiecie sobie włosy z głowy, zastanawiacie się, co zrobić, jak wyjść z tego. Jak uniknąć jakiejś być może niekomfortowej sytuacji. Po prostu boicie się, tak? I jest ten lęk. Są te koszmary. W środę mamy już pazia kielichów, czyli dalej rozemocjonowani, ale już tak nie bierzecie tego analitycznie. Już nie ma tych takich może natrętnych myśli, ale znowuż no, jest przewrażliwienie, troszeczkę panika, takie rozchwianie emocjonalne, tak, że możecie troszeczkę zbyt do siebie niektóre sprawy brać. Paź kielichów też mówi o jakichś emocjach związanych z waszym dzieckiem, tak, ponieważ jest to się energia młoda do 18 roku życia. Z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Być może tutaj jakieś właśnie takie miłe emocje będą związane z wami, z waszymi dziećmi. Ogólnie paść kielichów to są jakieś dobre wiadomości, to jest początek nowych znajomości, przyjaźni, nowej miłości, jakiegoś zakochania, zauroczenia. To jest też karta mówiąca o tym, że będziecie sobie w tym dniu polepszać samopoczucie, być może sprawicie sobie jakąś niespodziankę, kupicie sobie coś ładnego, zjecie coś dobrego, tak żeby te wasze tutaj emocje się polepszyły, żebyście się po prostu dobrze w tym dniu czuli. W czwartek, kochani, jakieś zawieszenie, jakieś sprawy utkną w martwym punkcie. Być może jeszcze musicie coś przemyśleć, jeszcze przeanalizować, jeszcze raz się zastanowić nad tą sprawą, być może zacząć postępować inaczej, być może zacząć myśleć inaczej. Spojrzeć inaczej, odwrotnie niż dotychczas na niektóre sprawy. Karta Wisielca mówi o jakimś olśnieniu, że musicie naprawdę no, tą mądrość odnaleźć w sobie. Wy już coś tutaj wymyśleliście, ale jeszcze coś odwlekacie, jeszcze coś przesuwacie, jeszcze tak jakbyście chcieli jakaś zwłoka, żeby tutaj nastała w jakichś waszych planach. Co jeszcze? Jest to karta przemiany, na pewno. Jest to karta wielkiej mądrości, karta, tak jak już powiedziałam, takiego wewnętrznego posłuchania mądrości swojego wewnętrznego ja, tak?
karta medytacji, ogólnie zastój, więc jeżeli macie jakieś sprawy do pozałatwiania, to na pewno w tym dniu nie pozałatwiacie, może być to przesunięte na inny termin. W piątek, kochani, 3 denary, będziecie być może rozmawiać, podpisywać jakieś umowy, dogadywać się z ludźmi, przyjmować jakieś zlecenia. To może być też przyjęcie oferty pracy dla tych osób, które szukają pracy, pracy dobrze płatnej. To są jakieś projekty. To jest też karta zdawania egzaminów, podchodzenia do egzaminów, szlifowania swojego warsztatu, czyli podnoszenie kwalifikacji. Bardzo fajna karta mówiąca o dobrych pieniądzach. Wiesz, ci z Państwa, którzy oczekują tutaj jakichś pieniążków, powinny one wejść tutaj w tym dniu na konto. Co jeszcze? No, karta takiej po prostu dobrej pracy, tak? Skupianiu się na pracy, na zleceniach, na fachowej robocie, tak? W sobotę, kochani, 7 denarów. Cierpliwie czekacie na efekty swoich wcześniejszych poczynań. Być może no tutaj przyjęliście jakąś ofertę i teraz oczekujecie wynagrodzenia. Być może jakaś kaucja, być może jakiś zadatek, zaliczka. Albo po prostu no, czekacie na jakieś pieniądze tak cierpliwie. To jest też karta znowuż przekładania czegoś na inny termin, znowuż odwlekania. Ja zaraz tutaj dopytam, o co konkretnie chodzi. Ale ogólnie siódemka denarów, karta czekania, tak? To może być też przerwa w pracy, że Wy po prostu w tą sobotę sobie dajecie spokój, bierzecie wolne i no, nie bawicie się tutaj w żadne sprawy materialne, tylko po prostu odkładacie coś na potem. Niedziela, piękny dzień, słoneczny, bardzo pozytywny, bardzo radosny dla Was, taki serdeczny. Możecie gdzieś wyjechać z dziećmi, ci co nie mają dzieci mogą zaplanować dziecko. Dzień pełen optymizmu, takiej dobrej energii, będziecie mieć chęć do działania. Wszelkie tam jakieś Wasze kroki, jakieś sprawy zakończą się sukcesem. Taki radosny dzień. Będziecie w doskonałym humorze, nikt nie powinien Wam go popsuć. Miłe spotkania towarzyskie, być może gdzieś pojedziecie w jakieś ładne miejsce. Będzie piękna pogoda, jakiś spacer, jakaś wycieczka, czemu nie. I kochani, poniedziałek mamy kartę dwóch mieczy. Czyli jest jakaś blokada, jest jakieś tutaj zastanawianie się nad wyborem, nieumiejętność podjęcia jeszcze na ten moment jakiejś decyzji, tak? Dwa miecze jest to niezdecydowanie. Jest to taki troszeczkę dylemat między sercem a rozumem jak najbardziej, bitwa Waszych myśli. Ale to jest na pewno blokada, to jest zastój. Nie umiemy podjąć decyzji, nie widzimy na ten moment rozwiązania i po prostu wycofujemy się, tak? No i w tle, tak jak już mówiłam, macie kartę dwóch kielichów, więc być może tutaj chodzi po prostu o sprawy sercowe, sprawy związane z Waszym partnerem, z miłością. Może chodzić też o przyjaźń, a może też chodzić o partnera w pracy, tak? Jakiegoś wspólnika. Być może jakaś właśnie decyzja w związku z tym musi być przez Was podjęta. Ale karta dwóch kielichów mówi o takim pozytywnym tle całego tego tygodnia, więc wszystko powinno się w miłej, takiej serdecznej, przyjacielskiej atmosferze tutaj toczyć. No dobrze, wyjaśnimy sobie troszeczkę kilka kart, bo ta dziewiątka mieczy mnie tutaj bardzo intryguje razem z tą dwójką. Proszę o wyjaśnienie tej dziewiątki mieczy. O co tutaj chodzi z tą dziewiątką mieczy? Kochankowie, czyli coś przykrego się wydarzyło w Waszym związku. Kochankowie, jest to miłość, to jest związek partnerski, ale jest to, tak jak nazwa mówi, kochany, kochanka, zakazana miłość, tak? Ukryty jakiś romans, ukryty związek, więc być może tutaj coś się dowiecie, albo że Wasz partner ma kochankę, kochanka i tutaj Was to bardzo zasmuci, no będziecie wręcz w stanie depresyjnym, albo po prostu no, Wy jesteście w związku i coś Wam tutaj Wasz partner powie niemiłego i to spowoduje Wasze
niezwykłe zasmucenie i bardzo Wam to obniży Wasz spokój taki emocjonalny, tak? Karta kochanków jest to też karta zodiakalnych bliźniąt, więc może jakiś pan bliźniak albo pani bliźniak coś tutaj niefajnego Wam powie. Co jeszcze? To jest też karta wyboru i decyzji, tak? Musicie tutaj podjąć jakieś wyzwanie, wybrać coś, więc być może pomiędzy dwoma osobami, tak, musicie wybrać. Być może jest dwóch jakichś adoratorów albo dwie kandydatki na partnerki, a wy się nie możecie zdecydować i dlatego tak intensywnie myślicie i stresujecie się nad tym. Dobrze, teraz zobaczymy kartę Pazia Kielichów. Cztery denary. Czyli ewidentnie chodzi tutaj o Wasze emocje. Ewidentnie chodzi o Wasze emocje, skupiacie się na sobie, jesteście zamknięci na przyjmowanie czegokolwiek. Możecie liczyć tylko na siebie i myślę, że tutaj to rozemocjonowanie w Was powoduje, że chcecie sobie jakoś poprawić nastrój, chcecie sobie poprawić komfort życia w tym dniu. Być może chodzi o jakieś pieniądze, być może chodzi właśnie o sprawy materialne, jak najbardziej. Będziecie szczęśliwi, jak nie wydacie w tym dniu pieniędzy. O, na przykład. Wisielec, papież, czyli jakieś tutaj sprawy zawieszone właśnie, być może odnośnie małżeństwa, odnośnie ślubu, a może jakieś porady. Jakiegoś mentora, psychologa, jakiegoś doradcy duchowego, kogoś, kto potrafi nam to nasze samopoczucie po tej dziewiątce mieczy naprawić, tak? Czyli po prostu znowu nakierować nas na to pozytywne myślenie, żebyśmy się nie czuli tak fatalnie zdołowani, tylko żebyśmy zaczęli normalnie funkcjonować. I to jest gdzieś odłożone w czasie. Dobrze. Siedem denarów. A z denarów, czyli czekacie tutaj na jakieś duże pieniądze, być może zrealizowanie jakiejś inwestycji bardzo dużej. Może być to zakup domu, mieszkania, działki, zakup albo sprzedaż, tak? Bo jakaś umowa tutaj podpisana jest. Tutaj jakiś doradca też mógł Wam coś tutaj poradzić. Być może musicie tutaj porozmawiać z kimś na ten temat. Tutaj widzę bardzo duże pieniądze i czekacie na jakieś pieniądze, jakieś wynagrodzenie bardzo duże. To może być też podpisanie stałej umowy o pracę, tak? Bo tutaj już się z kimś umówiliście, dogadaliście, a na przykład w sobotę mieliście się spotkać i podpisać, tak? No i wy cierpliwie czekacie, aż to się wszystko zrealizuje. I dwójeczka mieczy, cesarz. Cesarz to władza, wysokie stanowisko, asertywność, dobrze płatna praca, więc być może zastanawiacie się, być może padła tutaj jakaś oferta i wy musicie się po prostu zastanowić nad tym, ale myślę, że dobrze wybierzecie, ponieważ cesarz jest to karta autorytetu, karta takiej, moje słowo mi uciekło. No karta władzy, karta urzędu, karta mówiąca o tym, że ktoś liczy się z naszą pozycją społeczną, z naszym zdaniem, tak? Więc być może tutaj jakaś decyzja, może to nie Wasza decyzja, tylko właśnie tego szefa, czy Was zatrudni, czy nie, też tak może być, tak? Cesarz, zodiakalny baran, jakaś odpowiedzialność tutaj i bezkompromisowość, tak? Więc być może czekacie tutaj na decyzję jakiegoś tutaj jegomościa na wysokim stanowisku, tak, który może pełnić jakiś urząd albo być po prostu Waszym pracodawcą. I teraz ogólnie karta rada dla zodiakalnych baranów na ten tydzień. Kochani Rydwan. Rydwan mówi o tym, żebyście ruszyli sprawy do przodu, a przede wszystkim, żebyście je wzięli w swoje ręce i pokierowali je tak, żeby po prostu osiągnąć sukces, żebyście się zrealizowali, tak? Karta Rydwan jest to karta
mówiąca, że jesteście już tak zdeterminowani, że nieważne co się będzie działo, wy i tak musicie tą sprawę pozytywnie dla siebie załatwić. Jest to też karta wyjazdu, podróży, komunikacji, więc jeżeli tutaj planujecie jakiś wyjazd, jedźcie, tarot radzi, żebyście jechali, karta zodiakalnego raka, ale ogólnie karta sukcesu, zwycięstwa, podboju i no, wygranej sprawy, tak? Dobrze, aniołek na zakończenie. Przedsiębiorca, kurczę, tasowałam karty, przez chwilę miał to strzelec, no ale u Was też wypadło. Samozatrudnienie jest zgodne zarówno z Twoim usposobieniem, jak i celem. Pracując na własny rachunek, możesz podążać za głosem intuicji i boskiego przewodnictwa. Współpracujemy z Tobą i lojalnie stoimy u Twojego boku, zapewniając Ci sukces w każdej dziedzinie. No, widzicie, kochani, może jakąś firmę tutaj otwieracie, jak najbardziej, jakąś działalność gospodarczą i będziecie tym cesarzem tutaj, tak? Będziecie szefem sami dla siebie. Też tak jak najbardziej może być, ponieważ oczywiście, no jak najbardziej, przecież to jest zodiakalny baran, tak? Czyli Wy tutaj musicie podjąć jakąś decyzję i chodzi tutaj o jakieś wysokie stanowisko, dobrze płatną pracę, jakiś dobry biznes, tak? Więc, kochani moi, decyzja należy do Was, ale ja myślę, że mądrze wybierzecie, ponieważ w tle tutaj są bardzo duże pieniądze. Życzę wspaniałego tygodnia. Pamiętajcie, czytanie ogólne, dlatego jeszcze odsłuchajcie filmik ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam będą jeszcze jakieś dodatkowe wskazówki. I cóż, zapraszam na kolejne czytania, tym razem majowe, ogólne, miesięczne. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, kochani, i do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy. Zapraszam Państwa na tygodniową prognozę z kart Tarota od 9 do 15 kwietnia bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony macie w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę. Raniu, idziesz spać. Nie ćwiergolimy teraz. Wtorek, 9 kwietnia. 7 głów. 7 Środa. Rydwan. 4. Koło fortuny. 5. As buław. No ho, ho, kochani, macie czytanie ładne na razie. 5. Był już, to sobota teraz. 6 buław. Niedziela. 5 denarów i poniedziałek 7 denarów. W tle czytania 9 buław. Już, kochani, patrzymy, co tam u Was po kolei. Widać, widać. No, moi mili, we wtorek 7 buław, czyli jakieś tutaj będą pretensje w stosunku do Was. Ktoś będzie Was oskarżał, ktoś będzie próbował Was tutaj, no nie wiem, zdegradować, usunąć, zaszkodzić Wam, ale Wy się nie dacie. To jest karta odparcia ataku. To jest karta mówiąca o tym, że macie doskonałą, silną pozycję i nikt nie jest w stanie zagrozić Wam tej pozycji, tak? Ktoś Was atakuje, Wy się bronicie, pokonacie wszelkie trudności. To jest wyznaczanie granic, wyznaczanie barier, nie pozwolicie wkraczać w swoją przestrzeń osobistą. Od razu pokazujecie, gdzie jest intruzów miejsce, tak?
Więc tutaj, kochani, uda Wam się po prostu osiągnąć swój cel, postawić na swoim i nikt tutaj nie wejdzie na Wasze terytorium. W środę rydwan, czyli możecie dużo podróżować, wyjazdy, przejazdy, podróże. Co jeszcze? Karta sukcesu, więc w tym dniu, jak macie jakieś sprawy urzędowe, czy jakieś sprawy rodzinne, prywatne do pozałatwiania, wszystko Wam się pozytywnie poukłada. Rydwan jest to karta mówiąca, że jakieś sprawy, które się wlekły do tej pory albo były w jakimś zastoju, nagle szybko ruszą do przodu, zwłaszcza przy tej karcie tutaj koła fortuny, to naprawdę no nie spodziewajcie się w ogóle, że to tak szybko można jakieś sprawy pozałatwiać. Szybko na pewno je pozałatwiacie. To jest karta zodiakalnego raka. To jest karta mówiąca, że jesteście już tak zdeterminowani, że przejmujecie kontrolę nad całą sytuacją i po prostu bierzecie w sprawy swoje ręce i prowadzicie je ku końcowi, oczywiście z zadowalającym dla Was efektem. Co jeszcze? Rydwan to karta, tak jak już mówiłam, podróży, załatwianiu wszelkich spraw po Waszej myśli. Kochani, w czwartek koło fortuny, czyli kontynuacja jakichś szczęśliwych wydarzeń, szczęśliwych zbiegów okoliczności. Ludzie będą Wam pomagać. Znowu ten rydwan tutaj zapoczątkował ten pęd, a koło fortuny po prostu ruszy i zacznie się toczyć, tak? Czyli jakieś zmiany, bardzo duże zmiany w Waszym życiu, najprawdopodobniej na lepsze, bo jest to karta pomiędzy asem buław a rydwanem, czyli tutaj jakiś sukces na pewno. Zagrajcie w gry losowe, bo w czwartek duży lotek, być może tutaj coś się uda wygrać. Co jeszcze? Koło fortuna, no to zmiana losu, tak? Zmiana biegu wydarzeń, to może być też podróż, więc może tutaj jak gdzieś wyjedziecie w środę, będzie kontynuacja tej podróży. Niektórzy może wyjadą, nie wiem, na wycieczkę, na pielgrzymkę, do sanatorium, też tak może być. Co jeszcze? To jest jakiś nowy cykl, coś od losu, jakieś szczęście przypisane dla Was, więc kochani, tutaj no kujcie żelazo póki gorące, bo naprawdę jakaś fajna oferta tutaj jest dla Was przygotowania. No i w piątek sukces. No kolejna karta sukcesu, as buław, czyli potencjał, czyli szansa na osiągnięcie sukcesu w każdej dziedzinie, jaką sobie tutaj zaplanujecie. As buław, karta przedsiębiorczości, karta takiej atrakcyjności, karta siły twórczej, entuzjazmu do działania, tak, wielkiej odwagi, ale też gwarantująca, że cokolwiek nie zaczniecie wdrażać w swoje życie, w swoje plany, to zakończy się to ogromnym sukcesem. Więc naprawdę macie tutaj tydzień bardzo, bardzo fajny. No i w sobotę świętowanie, tak? Ludzie Wam biją brawo, jest poklask, jest szacunek, jest uznanie. No po jakiej ciężkiej batalii, ja myślę, że chodziło tutaj o tę siódemkę buław, że musieliście tutaj sobie naprawdę coś wywalczyć, kochani, tak? Po jakiejś tutaj ostrej walce jednak wychodzicie zwycięsko, tak? Czyli jakaś wygrana, jakiś sukces, szóstka buław. No, wielkie uznanie, tak? W wygranej jakiejś sprawie. Bardzo ładnie. No i kochani, w niedzielę, no nie wiem, albo dopadnie Was jakieś choróbsko, albo uważajcie na jakichś kieszonkowców, złodziei. Uważajcie na mandaty, żebyście tam czasem no, nie przekroczyli prędkości albo jakiś fotoradar, żeby Was tam nie dorwał, nie zrobił pięknego zdjęcia. Co jeszcze? To jest karta biedy, ubóstwa. Być może znajdziecie się w sytuacji takiej potrzeby, tak? Albo ktoś się do Was zwróci, żebyście mu na przykład pomogli finansowo, czy nie wiem, w jakiś inny materialny sposób. Ogólnie karta strat, karta biedy, karta choroby, ale raczej mi tutaj wygląda na to, że po tym całym takim aktywnym, szybkim tygodniu Wy po prostu no, musicie odpocząć, bo możecie się czuć po prostu zmęczeni, tacy może trochę przeziębieni, może wyczerpani, tacy po prostu w stanie niekomfortowym, tak, że tak powiem. W poniedziałek siódemka denarów,
oczekiwanie na finanse, cierpliwe wyczekiwanie efektów swoich wcześniejszych działań. Co jeszcze? Wszystkie sprawy, które mieliście w tym dniu do pozałatwiania, mogą być przełożone na inny termin, może być jakaś zwłoka. Możecie zrobić sobie przerwę w pracy, ogólnie dzień wolny. Karta takiego oczekiwania. No i w tle czytania mamy dziewiątkę buław, która mówi, żebyście byli bardzo ostrożni, pilnowali się, pilnowali swoich pomysłów, swoich planów, swojego życia. I nie darzyli tak wszystkich zaufaniem, tak? Bądźcie czujni i ostrożni, żeby ktoś znowuż tutaj nie rzucił się na Was z tą buławą, tak jak na początku we wtorek tutaj ktoś będzie próbował Was, no, podciąć Wam skrzydła, tak? Więc tutaj nie dacie się, będziecie wytrwale bronić swojego i dacie radę. Dopowiemy sobie, kochani, trochę kart. Bardzo fajny tydzień, bardzo fajny tydzień. No te dwie karty, siódemka buław i ta piątka denarów mi tutaj trochę nie grają, ale w niedzielę piątka denarów, no to kochani, albo pójdziecie gdzieś, nie wiem, do kościoła, albo na jakiś festyn i jakiś kieszonkowiec Was okradnie, albo nie wiem, porysują Wam samochód, no to jest jakaś strata, tak? Albo, no nie wiem, wydacie za dużo pieniędzy gdzieś, skończą się pieniądze, też tak może być, tak? I czekacie tutaj w poniedziałek na wypłatę, no też tak może być. Więc nie martwcie się, że od razu to jest karta biedy. Komornicy w niedzielę raczej nie chodzą. Dobra, dopowiadamy sobie karty. I już patrzymy. Lew. Ok. Siódemka buław. O co tu chodzi z tą siódemką buław? Dziewięć denarów, tak, czyli bronicie swojego majątku, bronicie swojej pracy, swoich finansów, swojej pozycji, tak, swojej pozycji w świecie materialnym, w pracy, albo po prostu no, swojego mieszkania, swojej działki, jakiegoś swojego majątku, bo dziewiątka denarów to jest karta odnośnie finansów, odnośnie spraw właśnie jakichś spadków, jakichś darowizn, więc tutaj obronicie spraw finansowych jak najbardziej. I teraz proszę o wyjaśnienie tych pięciu denarów. Karta głupca, czyli jakiś nowy początek, ewentualnie chodzi tutaj o dziecko. Kochani, no może Wam się dziecko rozchóruje w niedzielę, tfu, 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 odpukując, ale też tak może być, tak? Albo po prostu ryzykujecie w jakąś nową inwestycję pieniądze, więc nie ryzykujcie, bo na pewno będziecie mieli tutaj stratę, tak? Ponieważ karta głupca mówi o jakimś nowym początku, ale strasznie ryzykownym, strasznie takim niedojrzałym, nieprzemyślanym, chaotycznym, działamy pod impulsem, więc tutaj, jeżeli to nie dotyczy dzieci, to po prostu uważajcie, żeby jakoś źle nie ulokować pieniędzy, nie wejść w jakieś głupie inwestycje, bo stracicie. I siódemka denarów, 10 denarów, czyli czekacie na duże pieniądze i takie rodzinne pieniądze. Majątek ziemski, czyli chodzi majątek ziemski, ogólnie majątek, czyli może być to dom, może to być mieszkanie, może być to zakup działki, jakiejś nieruchomości, spadek, darowizna, jakiś zapis, dziedziczenie. Na coś tutaj czekacie, czyli widocznie obroniliście tutaj się, może w sądzie, no nie wiem, może razem z innymi spadkobiercami, no nie wiem, czy no, członkami rodziny, osobami, które ubiegały się tutaj o pieniądze i Wy jesteście na pozycji wygranej, jak najbardziej, wygrywacie i czekacie tylko teraz na sfinalizowanie. Albo po prostu kupujecie dom, tak, lub mieszkanie, czy jakąś działkę i tutaj mieliście konkurencję i walczyliście o dogodne jakieś warunki tej umowy. Mogło też być tak, że negocjowaliście cenę i udało Wam się wywalczyć to, co chcieliście, czyli uzgodnić tą kwotę, jaka Wam tutaj odpowiada. I dalej jest tutaj, sprawy ruszają po Waszej myśli, jest sukces, tak, udaje Wam się to albo kupić, albo sprzedać i po niedzieli już po prostu czekacie na przelew, tak, czekacie aż te pieniądze, bo dziesiątka denarów mówi o pieniądzach, które zasilą Wasz budżet domowy. To nie będą tylko dla Was pieniądze, ale ogólnie dla rodziny, dla domu, tak.
Więc no, oczekujecie takich pieniędzy. Jak najbardziej i cierpliwie bądźcie ostrożni, żeby nikt was tu nie oszukał, ale macie tak piękne karty, że i jakiś nowy początek, tak? Bo może po prostu no, straciliście coś, być może sprzedaliście to mieszkanie, tak? I za to będzie wynagrodzenie. No też tak może być. Mogą być tutaj różne wersje. Dobrze, teraz poproszę o jedną kartę rady na ten tydzień dla lwów. 10 mieczy. Karta mówi, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, że wszystkie złe sprawy już się skończyły, wszystko co złe już jest za wami. I teraz tylko słońce na horyzoncie, tak? Czyli nowy, lepszy początek. Wschodzi nowy, lepszy dzień. Wszystko co złe już jest za wami. To jest karta brama, karta przełomu, karta nowego początku, karta mówiąca o tym, że być może poświęciliście się jakiejś sprawy. Być może ktoś zadał wam jakieś ciosy, które no mocno was tutaj zabolały, ale to już jest koniec. Koniec mordęgi, koniec jakiejś szarpaniny, koniec tej walki z tą siódemką buław. Teraz już jest nowe. Wygraliście, udało wam się i teraz będzie tylko lepiej. I aniołek. Miej zaufanie. Kroczenie naprzód niekoniecznie wymaga wiary w siebie. Wystarczy wiara w Boga, jeśli wiesz, że działa On poprzez Ciebie i bezustannie Cię wspiera. Jeśli zawahasz się, zwróć się do nas, a my dodamy Ci odwagi i wiary. No właśnie, wiara, czyli cuda, kochani. Czyli trzeba wierzyć, że Wam się uda i wszystko będzie dobrze. To by było na tyle, moje kochane lwiątka. Pamiętajcie, że możecie jeszcze sobie odsłuchać filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, jeżeli taki znak sobie obliczyliście. W opisie tego filmu jest link do strony, możecie sobie tam zajrzeć, popatrzeć, poczytać. A tymczasem życzę Wam wspaniałego tygodnia. Pamiętajcie, bądźcie wytrwali, bo uda Wam się osiągnąć sukces i załatwić sobie pozytywnie wszystkie sprawy, czy to finansowe, czy prawne, czy jakieś urzędowe, czy po prostu w życiu takim swoim osobistym. Nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. Zapraszam Was na ogólne miesięczne czytanie, tym razem teraz na maj. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia.